Ellen White mówi o ludziach, którzy byli innego wzrostu przed potopem i po potopie. Byli znacznie więksi. Pisze takie słowa w książce Patriarchowie i Prorocy. Na podstawie wydobytych z ziemi szczątków geolodzy twierdzą, że zwierzęta i ludzie byli większych rozmiarów niż ludzie współcześni. Ale ona mówi, że jacyś geolodzy twierdzą na podstawie pewnych wydobytych szczątków, że ludzie byli więksi. A więc opiera się na stanowisku pewnych ludzi, pewnych uczonych. My powiedzieliśmy, że takich szczątków nie wydobyto. Moje pytanie brzmi, czy rzeczywiście wydobyto jakieś szczątki, czy nie? Dodam, że Ellen White potwierdza w późniejszym zdaniu, że te szczątki wydobyto. Pisze tak. Bóg pragnął, aby te odkrycia tych szczątków utwierdzały późniejsze pokolenie w wierze w natchnione Słowo Boże. Nie chodzi mi o szczątki zwierząt, chodzi mi o szczątki ludzkie, które potwierdzają wzrost ludzi przedpotopowych. Po pierwsze, o ile wiem, nie ma żadnych szczątków ludzkich ludzi żyjących przed potopem, o których w pewnych miejscach mówi, że byli dwa razy wyżsi niż ludzie żyjący teraz. Mention was made yesterday of Bashan. I don't know whether he or the translator brought in Bashan. Nie pamiętam, czy wczoraj było, mówiliśmy właśnie o Baszanie. Czy była mowa? The people of Bashan, whatever. Więc ludzie mieszkający w Baszanie were taller, byli wyżsi than many of the people in the neighboring tribes, niż wielu ludzi z sąsiednich plemion. And the king of Bashan, a król Baszanu, was even taller than most of his subjects. Był wyższy niż większość jego podwładnych. I do not understand that they were of the magnitude of the people before the flood as described by Mrs. White. Nie uważam, że ich wzrost był tak duży jak wzrost ludzi, jak to opisuje przed potopem, jak to opisuje Ellen White. There have been some discoveries. Są pewne odkrycia of some people after the flood. Pewnych ludzi po potopie, that were larger than you and me today. Większych niż ty i ja dzisiaj. I am still checking out two instances. Sprawdzam teraz dwa przypadki. One of them is in the Southwest United States. Jeden w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych. And one of them is in Argentina. A jeden w Argentynie. In which there are reports of giant men, the bones of giant men. Z których pochodzą sprawozdania kości ludzi wielkiego wzrostu. I can't give you any details today. Nie mogę ci dać żadnych detali, szczegółów. I'm still checking it out. W dalszym ciągu sprawdzam te kwestie. But the one from South America, ale ten przypadek z południowej Ameryki, reportedly was seen by a Seventh-day Adventist professor. Był widziany przez profesora Adwentystę Dnia Siódmego. In Argentine by the name of Dr. Donaldo Toman. Imię tego człowieka Dr. Donaldo Toman. But I don't understand that these were more than twice the size of men today. Ale nie uważam, że chodzi o szczątki ludzi większych niż dwa razy większych niż teraz. Because in English it says geologists claim. She is referring to the claim of geologists. Tak, w języku angielskim jest powiedziane, że geolodzy uważają, to find evidence. Że znaleźli dowody. Ellen White is not claiming it. Ellen White nie uważa tego. She is stating that the geologists are claiming it in the English. To Ellen White mówi, że geolodzy uważają. And she is assuming that the report is correct. I ona stwierdza, że ten to sprawozdanie jest właściwe. And her comment is based on the assumption that this claim is an accurate claim. I jej komentarz bazuje na ich stwierdzeniu, że oni uważają, że właśnie znaleźli coś. Does it say that in Polish?
But this is still based on the sentence that starts up here. Ale to niby potwierdzenie, czyli to stwierdzenie Bóg pragnął, aby odkrycia tych szczątków utwierdziły późniejsze pokolenie w wierze i tak dalej. Ciągle bazują na stwierdzeniu, tutaj przeczytam, nie podkreślił tego Roman, geologowie twierdzą, że sama Ziemia dostarcza nam dowodów na to, iż ma o wiele więcej lat i tak dalej, i tak dalej. She starts out a premise. A więc po pierwsze, najważniejsza zasada, rozpoczyna to wszystko, there have been some reports from geologists that apparently she's seen. Że są pewne sprawozdania geologów, które najprawdopodobniej widziała. She is accepting them at face value. I akceptuje je. And she's making a comment based on her accepting of the report. I komentuje je na podstawie tego zaakceptowania. Now, I don't know what report she's referring to. Nie wiem, do jakich sprawozdań ona się tutaj odnosi. And I understand, ale rozumiem, that there are not pre-flood human fossils, że nie ma skamielin ludzkich pochodzących sprzed potopu, which you can refer to today. Do których można by się dzisiaj odnieść. But she starts out here by saying the geologists claim this. Ale ona zaczyna opis tutaj tego faktu poprzez stwierdzenie geologowie twierdzą. She accepts the claim. Akceptuje to twierdzenie. And then she comments on the basis of it. I komentuje to. I think you've got to read the statement in the context. Myślę, że musisz przeczytać to stwierdzenie w kontekście. She is not independently claiming so and so and so. Ona nie uważa, nie twierdzi tak niezależnie od nikogo to i to. The paragraph starts out. Paragraf, ten akapit, zaczyna się. Geologists claim. Geologowie twierdzą. Now today I don't know which geologist she is referring to. Dzisiaj nie wiem, o jakich jej geologów chodziło. It would have been helpful if she had told us. Byłoby pomocne, gdyby nam powiedziała. But she didn't. Ale ona nie powiedziała tego. But her observation is based on accepting at face value a report that she read somewhere from a geologist. Jej obserwacja bazuje na zaakceptowaniu jako wiarygodne tych twierdzeń geologów. I think this is a case where the second principle of internal context is important. Myślę, że właśnie tutaj ta druga zasada wewnętrznego kontekstu ma zastosowanie. Now next week, następnego tygodnia, we are going to talk about a certain group of 14 statements. This doesn't happen to be one of them, but it could be. Będziemy mówić o grupie około 14 stwierdzeń Ellen White. Six of the 14 appeared in a magazine called The Health Reformer. Sześć spośród tych 14 ukazało się w czasopiśmie Health Reformer. Eight of them osiem z nich appeared in other writings. W innych pismach. They all of them deal with matters related to science. Wszystkie dotyczą kwestii związanych z nauką. We're going to look at them. Spojrzymy na nie. We're going to take 2 days on it. Zabierze to nam około 2 dni. And I'd like to reserve further comment on this. I chciałbym zarezerwować ten dalszy komentarz w stosunku do tego, co tu powiedzieliśmy. Until we can look at this in the bigger picture. Do czasu, gdy spojrzymy na to w tym szerszym obrazie, kontekście. Because this is an area in which there are problems today with some Adventists. Ponieważ jest to obszar, który jest problemem dla wielu Adwentystów. And after we have looked at the statements, i po tym, jak generalnie spojrzymy na te wszystkie twierdzenia, we will look at Ellen White's discussion, theological discussion, spojrzymy na teologiczne rozważania Ellen White on the issue of doubt and faith. W kwestii wątpliwości i wiary. Because some people have hard time having faith in a person if they make unscientific statements. Ponieważ wielu ludzi gubi wiarę, jeśli znajduje takie nienaukowe stwierdzenia. It's a big topic. Jest to poważny temat. And even in 2 afternoons, I won't be able to exhaust all the material I have. I nawet w ciągu tych 2 spotkań nie będę w stanie przerobić całego materiału, który mam. But with the limited time that we have, we do the best we can. Ale w tym ograniczonym czasie będziemy starać się uczynić to, co najlepsze. Okay. Jakie ma brat argumenty na to, że katechumen, aby dostąpić chrztu, musi uznać Ellen White za proroka. Jest to konieczne. A zwykły członek może już nie uznawać. What I say may shock you.
To, co powiem, może cię zszokować. The position of the church. Pozycja, stanowisko kościoła. Sometimes differs from the position of some pastors in the church. Może różnić się od stanowiska pewnych pastorów w kościele. The position of the church. Stanowisko kościoła. Is. Jest. You do not have to believe Ellen White is a prophet to be baptized a Seventh-day Adventist. Nie musisz wierzyć, że Ellen White jest prawdziwym prorokiem, aby zostać adwentystą dnia siódmego. Now I need to explain that. Muszę to objaśnić. But this may surprise you. Ale to może was zdziwić. It may even more surprise you. Może nawet bardziej was zdziwić. That every pastor in the White Estate supports the present church position 100%. Że każdy pastor w Ellen White Estate, czyli w tym instytucie zajmującym się dziełami Ellen White, w 100% popiera stanowisko kościoła. Ever since this church was organized to the present time, od czasu, gdy ten kościół został zorganizowany do dzisiaj, belief in Mrs. White as a prophet, wiara w Ellen White jako proroka, has not been a test of membership. Nie była kryterium członkostwa. Some Adventist pastors have made it that. Niektórzy adwentystyczni pastorzy zrobili to kryterium. I know some. Znam niektórych. But that's not the position of the church. Ale nie jest to stanowisko kościoła. Well, let me finish my answer. Pozwól mi skończyć odpowiedź. You ask me for my argument, give me a chance to give it. A więc spytaj się o moje argumenty, daj mi szansę wypowiedzenia ich. The church requires you to believe two things. Kościół wymaga, abyś wierzył w dwie rzeczy. Neither one of them, however, are Ellen White's prophethood. Ale żadna z nich to nie jest profetyzm Ellen White. Because Ellen White is not a doctrine. Ponieważ Ellen White nie jest doktryną. Now there are two doctrines involved. Są dwie doktryny, zasady wiary włączone w to. The first doctrine is Paul's doctrine of spiritual gifts. Pierwsza zasada wiary to co w Biblii jest powiedziane, zasada Pawła, dary ducha. A doctrine that Paul develops. Doktrynę, naukę, którą apostoł Paweł rozwija. In Ephesians 4. W liście do Efezjan 4. In 1 Corinthians 12. W 1 Koryntian 12. And Romans 12. I Rzymian 12. We require a member who, that is a person who wants to be baptized. Wymagamy, aby osoba, która chce być ochrzczona, we require them to believe in the doctrine of spiritual gifts. Chcemy, aby uwierzyła, wymagamy, aby uwierzyła w naukę darów duchowych. In that doctrine, w tej nauce, prophecy is explicitly stated as the second most important gift of the Holy Spirit. Proroctwo jest ustawione na drugim miejscu jako drugie najważniejszy dar ducha. It is second only to apostleship. Pierwszym jest apostolstwo, drugim proroctwo. We do require a member to believe in Paul's doctrine of the gifts of the Holy Spirit, of which prophecy is one. A więc wymagamy, aby dana osoba wierzyła w naukę apostoła Pawła dotyczącą darów ducha, w których proroctwo się zawiera. Secondly, po drugie, we require a prospective member. Wymagamy od przyszłego członka, to believe, aby uwierzył, on the basis of Revelation 12:17, na bazie objawienia 12:17, that in the historical period called the time of the end, że w okresie historycznym nazywanym koniec czasów, which on the calendar began in 1798, wierzymy, że zaczął się ten koniec w 1798. We do require them to believe that in this period there will emerge. Wymagamy od takiej osoby, żeby uwierzyła, że w tym okresie pojawi się a church, kościół, that has two characteristics. Który ma dwie charakterystyki, cechy. The church will keep the Sabbath and all the other commandments. Po pierwsze, zachowywanie przykazań, a w tym zachowywanie soboty jako czwartego przykazania. And it will have the gift of prophetic utterance. I pojawienie się daru proroctwa. Ellen White herself is not a doctrine. Ellen White sama w sobie nie jest nauką, doktryną. And if a person wanted to join, i jeśli dana osoba chce dołączyć się
And he said, I do believe in Paul's doctrine of spiritual gifts. I powie, że wierzy w doktrynę apostoła Pawła o darach duchowych. I believe the Adventist Church is the remnant church, Revelation 12:17. I stwierdzi, że wierzy w, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest kościołem ostatków według Księgi Objawienia. But if he said, I don't believe Ellen White is a prophet. Ale jeśli powie, że nie wierzy, że Ellen White jest prorokiem, you would have no basis on the church manual. Nie znajdziesz żadnych podstaw w kościelnym jakimś wykazie praw, to deny baptism. Aby nie zgodzić się na chrzest danej osoby. Now, at the practical level, jeśli chodzi o praktyczne odzwierciedlenie tego, if I had someone who wanted to be baptized, jeśli miałbym kogoś, kto chciałby być ochrzczony, and he didn't believe Mrs. White was a prophet, i on nie wierzyłby w proroctwo, w profetyzm Ellen White, I would ask him to examine the evidence. Ja poprosiłbym go, aby on przeanalizował te dowody. You see, most people who don't believe she's a prophet, wiecie, większość ludzi, którzy nie wierzą, że ona jest prorokiem, let me say many people, wielu, dużo ludzi, nie don't, większość don't believe because they haven't seen any evidence. Nie wierzą w to, ponieważ nie przebadali tych wszystkich there are dowodów. Other reasons too. Są inne przyczyny. But according to the present church manual, ale według obecnego stanowiska Kościoła, belief in Mrs. White herself, wiara w samą Ellen White is not a test of membership. Nie jest kryterium członkostwa. And it has been opposed. I w stosunku do tego ponoszono wiele głosów przeciwnych, as a test of membership, jeśli chodzi o to kryterium członkostwa. By Ellen White herself, sama Ellen White sprzeciwiała się in two temu. In two different places in volume one of the testimonies. W pierwszym tomie Świadectw dla Zboru sprzeciwiała się właśnie takiemu stawianiu sprawy. Belief in her as a test of membership was opposed by her husband James White. Wiara w jej profetyzm, jej mąż sprzeciwiał się też temu, aby stosować to jako kryterium. By Uriah Smith, who was editor of the Review and Herald for many years. Przez redaktora Review and Herald Uriah Smitha. By George I. Butler, president of the General Conference for many years. Przez innego prezydenta Generalnej Konferencji, Butlera. And many other people. I wielu innych. Now, there are some in our church today. Ale są tacy w naszym kościele i dzisiaj. Who want to make Mrs. White herself a doctrine. Którzy chcą z Ellen White uczynić doktrynę. That can only be done at a General Conference World Session. A to może być uczynione tylko w czasie Generalnej Konferencji, w czasie zjazdu walnego. We haven't done it yet. Nie uczyniliśmy tego jeszcze. And if they propose doing it, I will stand up and oppose it. Jeśli ktoś w czasie takiego zjazdu zaproponuje, żeby z Ellen White uczynić doktrynę, wstanę i sprzeciwię się temu. For the same reason Mrs. White opposed it. Z tych samych powodów, z których Ellen White sprzeciwiała się. Now, this may surprise you, może cię to zdziwić. That our church does not make belief in her itself a test of membership. Może to was zdziwić, że nasz Kościół nie daje takiego kryterium wiary w Ellen White, kryterium członkostwa. Pierwsze pytanie. Co Ellen White powiedziała na temat święcenia Bożego Narodzenia? Ellen White had quite a little to say about Christmas. Quite a little? Mm-hmm. Ellen White mało powiedziała na temat święcenia Świąt Bożego Narodzenia. Originally it appeared in different places. Pojawiło się to w kilku różnych miejscach. But when the Adventist Home was compiled in English, ale gdy została skompilowana książka Chrześcijański Dom, they brought all these things together, oni zebrali te wszystkie rzeczy razem, and put them in one chapter, i stworzyli z tego jeden rozdział. And the title of the chapter, a tytuł tego rozdziału, was the title of a major article in the Review and Herald that she wrote. Był to tytuł z większego artykułu z Review and Herald, który napisała. Christmas is coming. Nadchodzą święta Bożego Narodzenia. First of all, Ellen White clearly recognized the pagan origin of the festival we call Christmas.
Na pierwszym miejscu Ellen White wyraźnie napisała o pogańskich początkach święta, które my nazywamy Bożym Narodzeniem. The birthday of winter jakby narodziny zimy is December 22. To grudzień 22 grudnia. December 25 is not the birthday of Jesus. A więc 25 grudzień to nie są narodziny Jezusa. We don't know the exact day of his birth. Nie znamy dokładnej daty narodzin Jezusa. But many scholars think that it was probably in the autumn. Ale wielu uczonych myśli, że to prawdopodobnie było w jesieni. And they think it probably was mid-October, maybe late October. Być może to był połowa października, druga część października. We do know that on the night of his birth, wiemy, że w noc jego narodzin the shepherds were still out in the fields. Pasterze byli w dalszym ciągu na polach. And I can tell you that on December 25 the shepherds are not out in the fields. I mogę wam powiedzieć, że 25 grudnia pasterzy nie ma na polach. There was a pagan festival which celebrated the beginning of winter. Było pogańskie święto, które czciło początek zimy. And also the beginning of the sun, because December 22 is the shortest day. I także początek jakby słońca, wzrastania słońca, gdyż 22 grudnia to jest najkrótszy dzień. And then from them until June the days are getting longer and longer. I od wtedy aż do czerwca dnie stają się coraz dłuższe. And to try to make Christianity popular, they took the pagan festival. I po to, żeby chrześcijaństwo uczynić bardziej popularne, zapożyczono to święto pogańskie. And sort of baptized it. I w pewnym sensie ochrzczono to święto. And said this is the birth of Jesus. I powiedziano, że to są narodziny Jezusa. Mrs. White clearly recognized the pagan origin. Ellen White wyraźnie stwierdza pogańskie początki tego święta. And she said to our people, i powiedziała naszym ludziom, adwentystom, we do not observe Christmas as a religious festival. Powiedziała, że my nie zachowujemy tego święta jako religijne święto. But she also recognized, ale powiedziała także, that in much of the Western world, że w większej części zachodniego świata Christmas was not merely a religious festival. Boże Narodzenie nie było jedynie religijnym świętem. It was also a cultural phenomenon. Był to pewien taki fenomen kulturalny. And so Mrs. White said, a więc Ellen White powiedziała, let us take Christmas. Weźmy te święta. She wasn't going to baptize it. Ona nie miała zamiaru ochrzcić tych świąt. But she said, let us recognize the existence of Christmas. Powiedziała, byśmy zdawali sobie sprawę z istnienia tych świąt. And the Christian associations that it has in Christian Western culture. I te chrześcijańskie elementy, które są w tym, rozpoznane w zachodnim świecie. And let us make something good out of it. I zróbmy z tego coś dobrego. One of the biggest features of Christmas is the exchange of gifts. Jedną z głównych cech świąt Bożego Narodzenia jest wymiana prezentów. Mrs. White said, Ellen White powiedziała, we can turn that to good account. Możemy też wymieniać prezenty. You can exchange gifts in your home. Możemy to czynić w domu. You can even bring gifts to church on the Sabbath before Christmas. Możecie nawet przynieść dary do kościoła w sabat przed Bożym Narodzeniem. And once every 6 years, Christmas falls on Sabbath anyway. I raz na 6 lat święta Bożego Narodzenia przypadają zawsze w sobotę. And someone said to her, i ktoś jej powiedział nawet, is it all right to have a Christmas tree in your home? Czy to jest słuszne, żeby mieć choinkę w domu? She said yes. Ona powiedziała tak. She went further. Ona nawet więcej powiedziała. She said there's nothing wrong with having an unadorned tree in the church. Że nawet nie jest nic złego, aby mieć w kaplicy przyozdobioną choinkę. And on the Sabbath before Christmas, i w sabat przed świętem Bożego Narodzenia, you can bring your gifts and lay it on the tree. Możecie przynieść swoje dary i powiesić na drzewku w kaplicy. She also said something to parents. Powiedziała także coś rodzicom. Now, she had one word of wisdom to parents. Miała pewne słowo mądrości do rodziców. She said, don't ignore Christmas in the home. Powiedziała do rodziców,
abyście nie ignorowali świąt Bożego Narodzenia w domu, w rodzinnym domu. And she said in effect, i ona powiedziała wyraźnie, it has become so much a part of the culture. Święta Bożego Narodzenia są tak nierozerwalną częścią naszej kultury, that if you try to ignore Christmas, i że jeśli chcecie zignorować święta Bożego Narodzenia, you will lose your children. Stracicie swoje dzieci. It will be too much. I to będzie zbyt wiele. So by all means exchange gifts at home. A więc wymiana prezentów w domu. Don't do it in an extravagant way. Don't waste money. Nie róbcie to w taki sposób ekstrawagancki. Nie wydawajcie dużo pieniędzy na to. Let the gifts be useful. Niech te dary będą użyteczne. Clothing. Ubranie. Books, Christian books. Książki, chrześcijańskie książki. She didn't even object for toys for the children. Ona nawet nie miała nic przeciwko zabawkom dla dzieci. And some people have not understood. Ale pewnie ludzie nie rozumieją tego. In my country. W moim kraju. And I think in your country. I myślę, że w waszym kraju też. There have been some people that have stumbled over this. Jest wielu ludzi, którzy wyraźnie się sprzeciwia temu. It's pagan. Że to jest pogańskie. We should have nothing to do with it. Nic nie powinniśmy mieć do czynienia z tym świętem. There have been other manifestations. Były też inaczej też wyrażono swoje uczucia w tym względzie. Some people negatywne. Some people have said. Niektórzy powiedzieli, that our churches should not have steeples or spires. Że nasze kościoły nie powinny mieć wież takich, które są podobne do innych wież kościelnych. In many countries, this is a symbol of a church. W wielu krajach taka wieża jest symbolem kościoła, taka dzwonnicza wieża chyba. And some people said Adventist churches should not have steeples, spires or towers. Ktoś powiedział, że adwentystyczne kościoły nie powinny mieć właśnie takich wież, czy takich wież kościelnych, dzwonniczych. But in 1878 and 1879, ale w 1878 i 1879 wybudowaliśmy największy kościół adwentystyczny, także i dzisiaj jest on największy. It seated more than 3,000 people. Około 3000 ludzi, więcej niż 3000 ludzi pomieści. In Battle Creek. W Battle Creek. And it had many steeples or spires or towers. I to ma dużo takich, ten kościół, więcej takich wieżyczek i wież. And some of them even had what looked like a Maltese cross on top. I niektóre z nich mają coś, co nawet przypomina krzyż na szczycie. And some people have stumbled over that. I niektórzy sprzeciwiali się właśnie temu. Now I learned a few weeks ago. Kilka tygodni temu dowiedziałem się. I was here on this campus the last week of August for the union workers meeting. Byłem tutaj w tym seminarium w czasie spotkania pracowników. I learned that when Adventist Home was translated and published in the Polish language. Dowiedziałem się, że gdy chrześcijański dom został przetłumaczony i opublikowany w naszym wydawnictwie, that chapter was not translated and not published. Że ten rozdział z książki Ellen White nie został przetłumaczony, nie został wydany. I have to tell you, I was surprised. Muszę wam powiedzieć, że byłem zdziwiony. But I have high regard for the leaders of our church in Poland. Ale mam wielki szacunek dla przywódców kościoła tu w Polsce. And if they felt that this would not be appropriate and suitable for the church in Poland, i jeśli oni uznali, że to nie byłoby właściwe wydanie tego w Polsce, then maybe they used good judgment. Być może mieli rację. I do hope that they got authorization for the deletion from the White Estate. Myślę, że otrzymali zezwolenie na niewydrukowanie tego rozdziału z Ellen White Estate. But they may have applied for it and it may have been granted. Ale być może właśnie to dostali. I don't know. Nie wiem. They did, I guess. They did apply. Okay, good. Well, I'm glad they did that. Przypuszczam, że oni pytali się i dostali to. Well, this is strange for you. To jest dziwne dla was. Your culture is Western culture. Wasza kultura jest zachodnią kulturą. But a little different from American Western culture. Ale trochę różną od zachodniej, amerykańskiej zachodniej kultury. If Mrs. White had been in Poland when these questions came up, gdyby Ellen White była w Polsce, gdy tego typu pytania powstawałyby, she might have said something a little different. Być może powiedziałaby coś trochę odmiennego.
because she recognized that culture plays an important part in the life of church members. Ponieważ zdawała sobie sprawę, że kultura odgrywa bardzo ważną rolę w życiu członków kościoła. So that simply is a statement of the background. A więc jest to takie stwierdzenie dotyczące tła. And I think it is well that you should know all the information. I myślę, że powinniś, dobrze jest, gdy znacie wszystkie dane, znacie wszystkie informacje. Jeśli jesteśmy przy świętach, to może warto sobie wyjaśnić, co Ellen White mówi na temat jajka czy opłatka. My own personal reaction. Moja osobista reakcja na to. Please notice, this is just my own reaction on hearing this for the first time. Zwróćcie uwagę, jest to moja pierwsza reakcja, słysząc to po raz pierwszy. I think I would be reluctant to participate in that particular feature. What is reluctant? Hesitant. Wahałbym się, aby uczestniczyć w tym obrzędzie. I think I would be very cautious. Byłbym bardzo ostrożny. Because if it gives the impression of something to do with the Eucharist. Bo gdy, jeśli to ma, ten opłatek niesie ze sobą ideę właśnie jakiejś hostii, then I think on that point we should be very careful. Myślę, że w tym punkcie powinniśmy być bardzo ostrożni. But I don't think I'm qualified as a stranger among you to answer that question. Ale jako obcy wśród was nie jestem upoważniony, żeby na to odpowiedzieć dokładnie. I'll talk about Easter for a moment. A więc trochę na temat Wielkanocy. Again, we recognize. Znowu zdajemy sobie sprawę, that Easter is associated not only in the mind of the Christian with the resurrection of Jesus. Że Wielkanoc nie jest jedynie powiązana w umyśle chrześcijańskim ze zmartwychwstaniem Chrystusa. But it too has its pagan origins. Ale to także ma swoje korzenie pogańskie. Which were baptized to make Christianity attractive to pagans. Które zostało jakby ochrzczone, żeby uczynić chrześcijaństwo bardziej ponętne dla pogaństwa. In America, Easter does not have quite the same connotation as Christmas. W Stanach Zjednoczonych Wielkanoc nie ma takiego znaczenia jak Boże Narodzenie. And there are associations with rabbits and eggs. I są jakieś tam związki z zającami, z jajkami, which goes back to the worship of fertility, co ma związki z kultem płodności. And some Christians do those things just as a cultural thing, not as a religious thing. I niektórzy chrześcijanie, być może też adwentyści, czynią te rzeczy jako część kultury, ale nie jako religijne jakieś zwyczaje. In North America, the church has not made a pronouncement, this is not to be done, or this is to be done. W Północnej Ameryce Kościół nie określił, co należy czynić, a czego nie należy czynić. The church does not legislate on every facet of daily life. Kościół nie podawał praw dotyczących każdego momentu życia, dnia, co należy czynić, a co nie. And it shouldn't. I nie powinien tego czynić. We do recognize Easter. My zdajmy sobie sprawę z Wielkanocy, to znaczy przyjmujemy Wielkanoc. We don't celebrate it, but we recognize it. Nie święcimy tego, ale przyjmujemy. The word Easter is in the book of Acts. Słowo Wielkanoc jest w Księdze Dziejów Apostolskich. I have been rebuked by some people for even mentioning the word Easter in the pulpit. Niektórzy nawet zwrócili mi uwagę, że wymieniałem słowo Wielkanoc. Because in North America we have some who are extremely conservative on this. Ponieważ w Północnej Ameryce mamy wielu takich, którzy są niesamowicie konserwatywni, jeśli chodzi well, o to. I have taken the position. Moja pozycja jest taka. That if a word appears in the Bible, it is not inappropriate to use it in the pulpit. Jeśli jakieś słowo pojawia się w Biblii, to nie jest niewłaściwe nieużywanie go. When I talk about Easter, I'm talking about the resurrection of Jesus. Jeśli mam na myśli Wielkanoc, to mówię o zmartwychwstaniu Jezusa. And this is something that we should recognize. I to z tego powinniśmy sobie zdawać sprawę. In some parts of the world, w niektórych częściach świata, South America particularly, w Południowej Ameryce szczególnie, we use Easter to capitalize on evangelism. Używamy Wielkanocy tego okresu w
naszych spotkaniach ewangelizacyjnych. In many Catholic and some Protestant countries, wielu katolickich i niektórych protestanckich krajach, the people are accustomed to going to church every day before Easter, the week. Ludzie mają zwyczaj, że w tym tygodniu poprzedzającym święta chodzą codziennie do kościoła. Especially in South America. Szczególnie w południowej Ameryce. Our evangelists begin one week before Easter. Nasze spotkania ewangelizacyjne zaczynają się tydzień przed Wielkanocą. They hold evangelistic meetings in our church every night. I mamy spotkania każdego wieczoru. And they don't quit when Easter's over. I nie kończą się, gdy kończy się Wielkanoc. And we take advantage of the fact that people are often accustomed to going to church. I czerpiemy z tego korzyści, że właśnie w tym okresie ludzie mają zwyczaj chodzenia do kościoła. At that particular time of the year. W tym szczególnym okresie roku. And so we have our churches open. A więc nasze kościoły też są otwarte. To try to get people in our church instead of some other church. Aby ludzie przyszli do naszych kościołów, a nie do innych. But we recognize the pagan origin. My zdajemy sobie sprawę z pogańskich początków. And we don't celebrate Easter. I nie świętujemy Wielkanocy. But we do recognize its existence in the culture. Ale zdajemy sobie sprawę z istnienia Wielkanocy w kulturze. But in America, w Stanach Zjednoczonych, particularly in our church, szczególnie w naszym kościele, Easter doesn't have quite the same significance as Christmas. Wielkanoc nie ma takiego samego znaczenia jak Boże Narodzenie. But sometimes we will even have services in an Adventist church on Easter Sunday. Ale czasami w naszym kościele są też nabożeństwa w niedzielę rano, w Wielkanoc. In an attempt to get people who normally go to church that day to come to our church. Aby zachęcić ludzi, którzy właśnie w tym okresie idą do innych kościołów, żeby przyszli do naszego. One of my college classmates. Jeden z moich kolegów z koledżu had Sunday morning services miał kazania w niedzielę rano in his Adventist church w swoim kościele adwentystycznym every Sunday of the year. Every Sunday? Every Sunday of the year. Ma kazania w każdą niedzielę rano w roku. He had services on Sabbath. He's a pastor. Jest pastorem i ma jest nabożeństwo i w sobotę. And on Sunday, i w niedzielę. He would have a Bible school. W niedzielę ma lekcje biblijne, szkołę biblijną. For non-Adventist children. Dla dzieci nieadwentystycznych. And while the children were there, their parents had a meeting. He preached a sermon to them. I gdy dzieci mają spotkanie, to rodzice w tym czasie mają nabożeństwo i każe im. And just from that one evangelistic program. I właśnie z tego szczególnego programu ewangelizacyjnego. Sunday morning instead of Sunday night. Niedziela rano zamiast niedziela wieczorem. He baptized an average of 40 adults every year. Chrzci przeciętnie 40 dorosłych osób rocznie. There's nothing wrong with holding evangelistic meetings on Sunday morning. Nie ma nic złego w spotkaniach ewangelizacyjnych w niedzielę rano. As well as Sunday night. Jak i w niedzielę wieczorem. Ellen White w pewnym miejscu powiedziała, że nie chce, aby była cytowana w czasie kazań. Czy to jest prawda? I have met that before. Spotkałem się z tym pytaniem wcześniej. I have here a document. Mam tutaj pewien dokument. That was circulated by the pastor of one of our large churches in the Pacific Northwest. Dokument, który został rozpowszechniany przez jednego z naszych pastorów w jednej z unii. He has five quotations. I ma on 5 cytatów. At least they pretend to be quotations. Przynajmniej chcą być cytatami. And you put all five of them together. I gdy je dacie wszystkie 5 razem. And it sounds as if. I brzmi to jak gdyby. Mrs. White said she should never be quoted in the pulpit of an Adventist church. Że brzmi to jak gdyby Ellen White powiedziała, że nie chce, aby być cytowaną w czasie kazań nabożeństw. Now, the third of the five statements, right in the middle, trzecie z tych 5 stwierdzeń w środku is a very interesting, jest bardzo interesujące. It is a statement with 8 sentences. Zawiera ono 8 zdań. Ellen White never made the statement in the form it appears. Ellen White nigdy nie wypowiedziała się w takiej formie, jak to tutaj zostało przedstawione. 7 of the 8 statements she did make in one place or another. 7 spośród tych stwierdzeń ona zamieszczała w różnych, znajdują się w różnych miejscach. They are familiar statements and people recognize that. That sounds like Ellen White. Są to podobne stwierdzenia i ludzie zauważyli, że brzmi to jak Ellen White. But there's one sentence.
Ale jest jedno stwierdzenie, which she never wrote, którego nigdy nie napisała. And it says, i to mówi, the testimonies should never be preached from our pulpits. Że świadectwa, czyli ma na myśli siebie, nie powinny nigdy być kazane z naszych kazalnic. It's like a sandwich. To tak jak kanapka. The bottom piece of bread, dolna kromka, and the top piece of bread, i ta górna, are from Ellen White. Are what? From Ellen White. Są z Ellen White. But the meat in the middle is not. Ale to mięso w środku nie jest z Ellen White. Now, she did say something somewhat similar in a context. Ona powiedziała coś podobnego w kontekście. To an Adventist evangelist, jeśli chodzi o spotkania ewangelizacyjne, who was holding evangelistic meetings for non-Adventists, którzy, dla ewangelistów, którzy spotykają się z nieadwentystami, she told him, ona powiedziała im, in your evangelistic sermons on doctrine, w waszych kazaniach dotyczących zasad wiary w czasie spotkań ewangelizacyjnych, prove all of your doctrines from the Bible. Udowadniajcie wszystkie wasze nauki z Biblii. Don't try to prove our doctrines from my writings. Nie starajcie się udowadniać moich, nie starajcie się udowadniać swoich doktryn z moich pism. That is an improper use of my writings. Jest to niewłaściwe używanie moich pism. Our doctrines did not originate in the visions of Mrs. White. Nasze doktryny nie mają początku w wizjach Ellen White. Every doctrine of this church came out of the Bible. Każda doktryna kościoła pochodzi z Biblii and can be supported and defended from the Bible. I może być wsparta i obroniona poprzez Biblię. And she went on to say, i mówiła dalej, especially when your audience is made up of non-Adventists, szczególnie gdy ludzie, którzy was słuchają, są nieadwentystami, of people who don't know me and don't know the nature of my work, którzy nie znają mnie, nie znają natury mojej pracy, it is improper to use my writings in that way. Jest niewłaściwe używanie moich pism w ten sposób. She did not say, ona nie mówi, that in a regular divine service, że w czasie normalnych nabożeństw, it is wrong to quote her from the Bible. Jest rzeczą niewłaściwą cytować ją. Now, even there she can be misused. Nawet wtedy ona może być źle użyta. I know some pastors, znam pewnych pastorów, who in their Sabbath sermons, którzy w czasie kazań sobotnich will quote Ellen White 10 times and quote the Bible once. Będą cytować Ellen White 10 razy, a Biblię raz. That's a misuse. Jest to niewłaściwe użyte. She said so herself. Ona powiedziała to wyraźnie. But just because something is misused, i ponieważ coś jest źle zrozumiane, does not deny it a legitimate existence. Nie należy przez to rozumieć, że trzeba odrzucić dobrą rzecz. And to try to create the impression, i próbowanie stworzenia pewnego wrażenia, that Mrs. White said her writing should never be mentioned from the pulpit, że Ellen White nie powinna być cytowana z kazalnic, is a perversion of what she said. Jest wypaczeniem tego, co ona powiedziała. But even that can be misused. Ale nawet cytowanie z kazalnic, jej cytowanie może być źle użyte. Now, when I am preaching on Sabbath morning, gdy ja każę w sobotę rano, if I want to refer to something Mrs. White said, gdy chcę odnieść się do tego, co Ellen White powiedziała, I simply may say, the author of Desire of Ages has said this, po prostu mówię, autor Życia Jezusa powiedział to, one influential religious writer put it this way, pewien znany pisarz religijny napisał to w ten sposób, that way no non-Adventist would be offended, i w ten sposób nieadwentyści obecni na naszych nabożeństwach nie będą zdziwieni. And for our church members who are familiar with her writings, a dla naszych członków kościoła, którzy są zaznajomieni z jej pismami, they will recognize where it came from. Zrozumieją, z czego to pochodzi. So I think it should be done in a way that would not be offensive to a non-Adventist. A więc powinno być to czynione, ale w sposób nie gorszący, nie dziwiący innych. And create a wrong impression. A stwarzanie złego wrażenia, that Ellen White is the source of our doctrines, że Ellen White jest źródłem naszych doktryn, they all came out of the Bible, jest, podczas gdy one wszystkie wyszły z Biblii. W języku angielskim wydane zostały dwie książki, Doświadczenia i widzenia oraz Dary Ducha. Te książki zostały wydane w Polsce jako jedna książka. Jest tam stwierdzenie, że kobiety mogą umywać nogi mężczyznom podczas uroczystości Wieczerzy Pańskiej. Jak to rozumieć? There is such a statement
Jest takie stwierdzenie, that to my knowledge was made once and only once. I w, o ile wiem, uczynione ono zostało wypowiedziane tylko i wyłącznie raz. And I think that Ellen White was quoting the New Testament. I myślę, że Ellen White cytowała Nowy Testament. 1 Tymoteusz 5:10. In 1 Timothy 5:10. Paul is talking about. W tym wierszu Paweł mówi o about widows. O wdowach. All right, read verse 9 and 10. Przeczytam wiersz 9 i 10. Na listę wdów może być wciągnięta niewiasta licząca lat co najmniej 60 i raz tylko zamężna, mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszystkie dobre uczynki gorliwie pełniła. I don't think Ellen White was advocating that women should wash the feet of men. Nie myślę, że Ellen White broniła poglądu, że kobiety powinny myć stopy mężczyznom, or that men should wash the feet of women. Albo vice versa. Although I will say this. Chociaż powiem to. In some of our churches in North America, w pewnych naszych kościołach w północnej Ameryce, this is not widespread, but it happens. Nie jest to rozpowszechnione, ale zdarza się. They will have a communion service, Lord's Supper, on a Friday night. Że mają wieczerzę pańską w piątek wieczorem. And there will be provision. I wtedy idzie się z tym także i do rodzin. To celebrate the Lord's Supper together. Aby w rodzinach też mieć wieczerzę pańską. In which the husband may wash the feet of his wife. Gdzie mąż może umyć stopy swojej żony. And she may wash the feet of her husband. A ona może umyć stopy swojego męża. In a family situation. Jeśli chodzi o sytuację rodzinną. But this is the only instance of which I am aware. Ale to jest jedyny przypadek, o którym wiem. Where there is a mingling of the sexes in what we call the ordinance of humility. Gdzie może być właśnie przeciwne płcie mogą umywać sobie nogi w tym obrządku pokory. It's been a long time since I read the statement that you're referring to. Już dawno temu przeczytałem to zdanie, które tu wypowiedzieliście. And I'd want to read it again before I was dogmatic in my statement. I chciałbym przeczytać to jeszcze raz, zanim będę dogmatyczny w mojej odpowiedzi. But I think Ellen White was referring either directly or indirectly. Ale myślę, że Ellen White mówiła albo wprost, albo tak nie wprost. To 1 Corinthians 5:10. Odnosiła to do pierwszego Tymoteusza 5:10. W tej samej książce Ellen White pisze o tym, że ona została przeniesiona do grupy 144 tysięcy, którzy słyszeli, kiedy ma Chrystus przyjść. Czy ta wizja oznaczała, że ona wiedziała, kiedy Chrystus przyjdzie? In her earliest writings, we jej pierwszych pismach, she was talking about the very end of time. Mówiła o tym samym końcu świata. She made a statement in early writings. Powiedziała we wczesnych swoich pismach. When great controversy was written and the material was amplified and enlarged. Gdy wielki bój został napisany, materiał zebrany. She again made the same statement. Znowu powiedziała to samo. And she says. Mówi. At the very end. Na samym końcu. She doesn't say 2 hours before he comes. Ona nie mówi 2 godziny przed przyjściem. But one gets the impression that it is almost before Jesus comes. Ale niektórzy mają wrażenie, że to ma być tuż przed przyjściem Chrystusa. She said, ona powiedziała, God will announce the day and the hour of Jesus coming. Bóg powie godzinę i dzień przyjścia Jezusa. And the righteous who are alive will hear it and understand. I sprawiedliwi, którzy będą żywi, usłyszą to i zrozumieją. To the wicked it'll sound like thunder. Dla niesprawiedliwych będzie to brzmiało jak grzmot. And this is well after the close of probation. A to już jest długo za tym ostatecznym, za tym sprawdzianem, tym jak to się, zapieczętowaniem. The context suggests it's just before the actual second coming. To kontekst mówi, że jest to tuż przed drugim przyjściem. Now some have taken offense at this. Niektórzy gorszą się jakby tym. I visited a church in Yugoslavia.
Byłem w pewnym kościele w Jugosławii. They use this. Używają to. And also the fact that Mrs. White endorsed the teachings of William Miller. I używają to i fakt, że Ellen White także używa pewnych nauk Millera. And they said that she endorsed the teaching of error. I że ona uczy błędów. Because Jesus in Matthew 24. Ponieważ Jezus w Mateuszu 24 rozdziale. Good. Yes. Okay. Verse 36. Tak. Thank you. Wiersz 36. All right. Now they said. Mówią. No man knows the day or the hour. Żaden człowiek nie zna dnia ani godziny. Matthew 24:36. Mateusz 24:36. For those of you who have been in my class. Dla tych, którzy uczestniczyli na moich wykładach. You will recall that we pointed out that the context of a statement is often crucial to understanding its meaning. Zrozumieliście, że kontekst wypowiedzi jest kluczowy do zrozumienia jej. And we showed you how statements could be true at one time and not true at another time. I pokazaliśmy, jak jedno zdanie może być prawdziwe w jednym miejscu, a nieprawdziwe w drugim miejscu. Because of a change of circumstance. Ponieważ ze względu na zmianę warunków. I think this is one such example. Myślę, że to jest jeden taki przypadek. On a particular day in the spring of AD 31, pewien szczególny dzień na wiosnę 31 roku, Jesus said, Jezus powiedział, of the day and the hour, o dniu i o godzinie, no man knows, nikt nie wie, not even the angels, nawet aniołowie, but my Father only. Ale tylko mój ojciec. All right, if the Father only knows, jeśli wiedział to tylko ojciec, that means that Jesus himself did not know, to znaczy, że sam Jezus tego nie wiedział, on the day when he made this statement. W dniu, kiedy powiedział to. And I don't think he did know on that day. I nie myślę, że nie wiedział. This leads us into a branch of theology. He didn't know. No. To prowadzi nas do pewnej gałęzi teologii. If he says my father only, jeśli on mówi, że tylko mój ojciec, I think Jesus did not know on the day he made the statement. Myślę, że Jezus nie wiedział, kiedy przyjdzie, w dniu, kiedy to mówi. This leads us into a branch of theology, to prowadzi nas do tej gałęzi teologii, which deals with the emptying of the pre-existent Christ. Ta gałęź mówi nam o preegzystencji Jezusa Chrystusa. This is what's called kenotic theology. Można to nazwać jakąś kenotyczną teologią. Sprawdźcie to w słowniku. Now, when Jesus left heaven, kiedy Jezus opuścił niebo, and Mrs. White repeatedly mentions this, Ellen White wielokroć to powtarza, it is accepted by all branches of evangelical Christianity. This is not uniquely Adventist. Jest to zaakceptowane przez wszystkie gałęzie ewangelicznych kościołów, nie tylko przez adwentystów. Jesus voluntarily, Jezus ochotniczo, laid down the prerogatives or the privileges of divinity, odłożył na bok godności Boga. When he came to this world, gdy przyszedł na ten świat, he came as a man, przybył jako człowiek, he was still God, ale był ciągle człowiekiem, Bogiem. But for 33 and a half years, jednak przez 33,5 roku, he voluntarily laid aside certain privileges of deity. Samego siebie ochotniczo odłożył na bok przywileje bóstwa. Particularly three things. A szczególnie trzy rzeczy. His omnipotence, jego potęgę, moc, which means all power, to znaczy wszechpotężność. His omniscience means all knowledge, a więc wszechwiedzę. And his omnipresence, which means everywhere present. A i jego wszechobecność. He voluntarily laid that aside for 33 and a half years. I odłożył to na 33,5 roku. And Mrs. White comments on this repeatedly. I Ellen White wielokrotnie o tym mówi. She says of the miracles of Jesus. Mówi o cudach Jezusa. They were not performed by his inherent power as a second person of the Godhead. One nie były, te cuda, spełniane poprzez odziedziczoną moc jako druga osoba bóstwa. The miracles of Jesus were performed by the angels on the command of the Father. Cuda Jezusa były czynione przez aniołów na rozkaz Boga Ojca. He laid down his omniscience.
On odłożył swoją wszechobecność, swoją wszechwiedzę. And Luke tells us in the first chapter of Luke. A Łukasz mówi nam w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii. 2:52. Yeah, I'm in the wrong chapter. Yeah. It's the last verse of the chapter. Ostatni wiersz drugiego rozdziału. The last verse of Luke 1 and the last verse of Luke 2 are very similar but not identical. Ostatni wiersz pierwszego rozdziału i ostatni wiersz drugiego rozdziału są podobne, ale nie identyczne. The last verse of Luke 2. Ostatni wiersz drugiego rozdziału. Talking about the boy Jesus. Mówi o chłopcu, o Jezusie. And Jesus increased in wisdom. Jezusowi zaś przybywało mądrości. And in stature. I wzrostu. It's talking about his body. Mówi o swoim ciele. And in favor with God and man. Oraz łaski u Boga i u ludzi. Jesus was born a baby. Jezus urodził się jako dziecko. He grew physically to manhood. Wzrastał fizycznie do dorosłości. He also grew mentally. On także wzrastał umysłowo. As God, there is no way he could increase in wisdom. Jako Bóg nie ma możliwości już wzrostu swojej wiedzy, powiększenia swojej wiedzy. Because as God, he already has all wisdom. Ponieważ jako Bóg on już miał całą wiedzę. But Jesus laid aside his all wisdom. Ale Bóg odłożył swoją wiedzę. His all knowledge. Całą swoją mądrość. And surrendered it voluntarily. I otoczył się dobrowolnie. For 33.5 years. Stał się człowiekiem dobrowolnie na 33,5 roku. As a man on this earth. Jako człowiek na tej ziemi. He did not possess all knowledge. Nie znał wszystkiego. He knew only what he studied for himself. Wiedział tylko to, co studiował. And what God revealed to him in his capacity as a prophet. I to, co Bóg mu objawił jako prorokowi. Mrs. White says in Christ Object Lessons. Ellen White mówi w książce Christ Object Lessons. Every morning the Father laid out the program for Jesus. Każdego ranka Bóg Ojciec objawiał plan dla Jezusa. Gave him whatever information and knowledge he would need for that day. Mówiąc mu, podając mu jak każdąkolwiek informację, wiedzę, jaką potrzebował na ten dzień. One day he said to him. Pewnego dnia powiedział do niego. Today up at the well of Jacob you're going to run into a Samaritan woman. Dzisiaj spotkasz się przy studni Jakuba z kobietą Samarytanką. She will say this. Ona powie to. And you will say this. A ty powiesz to. And she will say this. Ona powie to. And you will respond. A ty odpowiesz tak. Back and forth. Now prophets have certain things revealed to them. Prorokom objawiano pewne rzeczy. But any of this kind of knowledge is revealed because they are a prophet. Ale ta wiedza była im objawiona z tego względu, że byli prorokami. It is not that they possess it inherently. Ale nie dlatego, że jakoś to posiadali w sobie, że to odziedziczyli. On the day when Jesus made his statement in Matthew 24. W dniu, kiedy Jezus powiedział to zdanie z Mateusza 24 rozdziału. I am satisfied that in his humanity. Rozumiem to tak, że w jego człowieczeństwie, on that particular day, ten szczególny dzień, he did not know the day of the second coming. On nie wiedział, nie znał swojego dnia przyjścia. When Jesus went back to heaven, gdy wrócił do nieba, he assumed again the prerogatives of deity. Znowu przyjął te wszystkie godności bóstwa. There is some difference of opinion on reassuming his omnipresence. Są różnice w poglądach, czy przyjął także swoją wszechobecność. But that's a theological problem that need not detain us here. Ale to jest teologiczny problem, który nie musi nas teraz zajmować. Jesus took back his all knowledge. Jezus z powrotem przyjął wszechwiedzę. I am totally convinced. Jestem zupełnie przekonany. That right now, że teraz, on October 24, 24 października, at 10 o'clock in the morning, 10 rano, Poland time, polskiego czasu, right now, dokładnie teraz, I am satisfied, mam przekonanie, that my Lord knows when he's coming back, że mój Bóg wie, kiedy przychodzi. But there was a day in history when he didn't know. Ale był dzień w historii, kiedy nie wiedział. I have no problem with this. Nie mam z tym problemu. I hope you won't have a problem with it. Mam nadzieję, że wy nie będziecie mieli z tym problemu. But when Jesus came, he did not have all knowledge. Ale gdy Jezus przybył tu na ziemię, nie miał całej swojej wiedzy. If he had, gdyby miał, there is no way that Luke 2:52 could be true.
Nie możemy wyjaśnić drugiego rozdziału 52 wiersza z Ewangelii Łukasza. Nie that he increased in wisdom. Że on wzrastał w mądrości. You cannot increase beyond 100%. Nie możecie wzrastać powyżej 100%. When it comes to knowledge and information. Jeśli chodzi o wiedzę i informację. Now, if you want an interesting exercise in research and study, jeśli chcecie pewne interesujące doświadczenie w studium, go through Mrs. White's writings. Przejdźcie przez wszystkie pisma Ellen White. And notice the things that she says Jesus laid aside in order to come as a man. I wynotujcie, co Jezus odłożył, aby z tej prerogatywy bóstwa, aby stać się człowiekiem. I have a list of 8 different things. Mam listę 8 różnych rzeczy. And I have a continuing list of 4x6 quotation cards. I mam taki zestaw kartek, na których wypisuję cytaty. That today is probably 5 centimeters high. I tych kartek teraz jest gdzieś na wysokość 5 centymetrów. From her writings and also from scripture. Z jej pism i z Pisma Świętego. It's an interesting. It's called the kenosis. Nazywa się to kenozą. Kenosis. In theology. W teologii. Czy Ellen White wiedziała, jaka jest to data? I don't know. Nie wiem. Because she doesn't tell us. Ponieważ nie mówi nam tego. It is possible that she did. Jest możliwe, że widziała. Keep in mind something that may be helpful. Być może zatrzymała coś w swoim umyśle. Paul said, and I think he put it in 1 Corinthians or 2 Corinthians. Paweł powiedział coś, co jest chyba w pierwszym, drugim liście Koryntian. He said, I was shown some things that it is not lawful for me to tell you. Powiedział, że pokazano mi coś i nie jest rzeczą właściwą, abym to wam objawił. Before Jesus left. Ponieważ Jezus już odszedł. He told the apostles. Przed tym, jak Jezus odszedł, powiedział apostołom. I have yet many things to say to you, but you cannot bear them now. Mam jeszcze wiele rzeczy, które mógłbym wam powiedzieć, ale nie moglibyście ich znieść. So I don't know whether Ellen White knew. A więc nie wiem, czy Ellen White wiedziała. Or whether the angel simply told her this is going to happen at a certain point in historical time. Czy też Ellen White, czy też anioł powiedział jej, że to w pewnym momencie historii ma się stać? I am rather guessing that she did not know. Przypuszczam, że ona nie wiedziała. But since she doesn't say, ale ponieważ nie mówi, probably is impossible to prove one way or the other. Jest niemożliwe udowodnić albo jedno, albo drugie. I rather think she didn't know. Myślę, że raczej nie wiedziała. On the basis of some other things that she did say, but it's only inferential. Na podstawie innych rzeczy, których mówi, ale to jest tylko takie przypuszczenie.